Rady. Palerma w spotkaniu bierze też udział minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Podkreślił on, że nie ma jednego stanowiska w Europie odnośnie kryzysu migracyjnego. Jest podzielenie oczywiście, dlatego że dla niektórych migracja jest darem Bożym, dla niektórych jest problemem. Jak poinformował w swoim wystąpieniu podczas obrad, podkreślał, że na problem migracji trzeba patrzeć kompleksowo. Stwierdził, że Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej jest narażona na falę migracji ze wschodu i jest otwarta na tych przybyszów. Podkreślił, że 60% wszystkich wiz i pozwoleń na pracę wydanych migrantom na terenie Unii w zeszłym roku wydała Polska. Przypomniał, że na różne fundusze unijne związane z migracją rząd wydał 58 milionów euro. Same barany i świnie. Szukają jakiegoś bezwiednego takiego barana, że ta Alicja Socha w Białymstoku mówi, że ten Jezus to jest baran, baran i żebrak. Ja mówię, co ty gadasz, durna babo, stara panna, szurnięta. Patyficzna. I tak katolicy zachowują. Ze mszy wyszły i sam ani Jan Paweł II ich nie interesuje, ani żadna wiara, żaden Bóg. I tak siocą, siocą. Jako pierwszą gratulację nowemu przewodniczącemu złożyła kanclerz Angela Merkel. Nawet frakcja ALD, która głosowała przeciwko, złożyła na Twitterze gratulacje. Wolfgang Schäuble w swoim pierwszym przemówieniu zaapelował do posłów o odpowiedzialność i rozsądek, nie wymieniając nazwy frakcji AfD. Ostrzegł m.in., aby nie potęgować obaw i niepewności w społeczeństwie. Wolfgang Schäuble jest doświadczonym niemieckim politykiem, który zasiada w parlamencie nieprzerwanie od 1972 roku. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier po zakończeniu pierwszego posiedzenia Bundestagu wręczył Angeli Merkel i wszystkim jej ministrom oficjalne dymisje. Jednak obecny rząd nadal będzie pełnił swoje obowiązki do czasu powstania nowej koalicji. Na Ukrainie doszło do kilku cyberataków. Hakerzy próbowali zakłócić pracę kijowskiego metra i lotniska w Odessie. Ukraińskie media donoszą też o ataku na system informatyczny jednego z ministerstw. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformowały służby prasowe Kijowskiej Kolei Podziemnej, metro kursuje bez zakłóceń. Cyberataki wpłynęły jednak na pracę systemu opłat elektronicznych, w związku z czym nie można opłacić przejazdu za pomocą kart bankowych i kredytowych. Również międzynarodowy port lotniczy w nadmorskiej Odessie informuje o ataku hakerskim. W związku z tym wystąpiły problemy z odprawą pasażerów. Według telewizji 112 cyberataki dotknęły też ukraiński resort infrastruktury. Z tego powodu nie działać ma strona internetowa ministerstwa. W czerwcu tego roku Ukraina doświadczyła zmasowanego ataku hakerskiego. Wirus o nazwie Pietia zaatakował wówczas systemy informatyczne wielu ukraińskich instytucji, m.in. banków, portów lotniczych, sieci komórkowych, kolei, ale też Ukraińskiej Rady Ministrów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przeciekawiasz kup nową, to będzie sucho. A kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wyjść. Nie czekają, jak oni nic nie wiedzą, człowieku. Nie musisz, bo co teraz to Media Expert, kogoś nie wiadomo co. Przywieziemy do twojego domu, wniesiemy, podłączymy, no, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Grzech Adama i Ewy polega na tym, że ludzie umierają i to jest ta kara. A ten chce zrobić tej kary Pana Boga w przepisku nagrodę. Tu Polskie Radio 24. To wcale nie prawda, diabeł powiedział, że umierają. Oni jeszcze żyją. Polska czeka na założenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po roku 2020. Priorytety w nowej perspektywie finansowej Bruksela ma przedstawić w ciągu kilku najbliższych tygodni. Polski rząd opracował własne założenia do wspólnej polityki rolnej. Minister rolnictwa Krzysztof Jungiel przypomniał, że rozwój tego sektora gospodarki wymaga stabilnego finansowania ze środków unijnych. Zwrócił uwagę,
uwagę na potrzebę wyrównania stopnia konkurencyjności przedsiębiorstw z różnych państw wspólnoty. Wspólnym zadaniem naszym jest utrzymanie co najmniej równego budżetu. Taki jest w tej perspektywie utrzymanie pierwszego i drugiego filara i silnego zarządzania kryzysowego. Przy przedstawianiu krajowych priorytetów minister Jurgiel zapowiedział współpracę między innymi z państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Na tym etapie Polska przygotowała swoje stanowisko. Ono zostało przesłane do wszystkich państw Unii Europejskiej. Prowadzimy też rozmowy przedstawiające wzajemne oczekiwania. W ubiegłym tygodniu minister Krzysztof Jurgiel rozmawiał o przyszłości wspólnej polityki rolnej Unii, także z unijnym komisarzem do spraw rolnictwa Filip Hoganem. Michał Fedusia, Polskie Radio. Sytuacja w służbie zdrowia, sprawa wolnych niedziel oraz zbliżające się wybory w związku to główne tematy, którymi zajmują się członkowie Komisji Krajowej Solidarności na posiedzeniu w kopalni soli w Wieliczce. Chcemy, aby wszystkie niedziele były wolne, a nie, jak zmieniono w projekcie ustawy, tylko dwie w miesiącu, mówił Piotr Tuda, przewodniczący związku. Dwie niedziele to jest kompromis, to my mówimy, to jest kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości. Nie dyskutujemy, że jeżeli PiS pójdzie w innym kierunku, to już nie będzie projekt obywatelski, to już nie będzie nasz projekt, a nad dalszą taktyką działań zastanowimy się. Jak Państwo wiecie, w naszych głowach jest wiele wspaniałych pomysłów przez okres rządu Platformy Obywatelskiej PSL. Myśmy to na pewno potwierdzili nieraz. Obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę jeszcze w tym tygodniu zajmie się Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. I na koniec zagranica, następca tronu Arabii Saudyjskiej, książę Mohammed bin Salman, zapowiada przekształcenie kraju w państwo umiarkowane i otwarte. Następca tronu zrywa z ultrakonserwatywnym modelem państwa promowanym przez muzułmańskie duchowieństwo i opowiada się za wizją podzielaną przez zagranicznych inwestorów i saudyjską młodzież. Do inwestorów, którzy dzisiaj byli zgromadzeni na forum ekonomicznym w Riyadzie, książę mówił, że Saudyjczycy chcą żyć normalnym życiem, życiem, w którym religia przekłada się na tolerancję, na uprzejmość. 32-letni następca tronu zwrócił uwagę, że 70% populacji Arabii Saudyjskiej to osoby młode poniżej 30 roku życia. Nie spędzimy następnych 30 lat naszego życia marząc, mierząc się z destrukcyjnymi ideami, zniszczymy je od razu, dziś, mówił książę, zapowiedział rychły koniec ekstremizmu. Wracamy do tego, co było wcześniej, państwa umiarkowanego islamu, który jest otwarty na wszystkie religie, tradycje i ludzi całego świata, mówił saudyjski następca tronu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. O sporcie Renata Susełko. Rosa Radom podejmowała włoską drużynę Umana Reyer Venezia w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów Koszykarzy i okazała się bardzo gościnna. Przegrała we własnej hali 71-81. To trzecia przegrana radomskiej drużyny w tym sezonie. Z kolei koszykarze z Telmetu Zielona Góra po wyrównanym pojedynku ulegli na wyjeździe Beşiktaşowi Stambuł 60-65, też w spotkaniu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów. To druga porażka mistrzów Polski. W Grecji na 107 dni przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Pjongczang w Korei Południowej wzniecono ogień w starożytnej Olimpii, który 9 lutego posłuży do zapalenia znicza 23 zimowych igrzysk olimpijskich. Z powodu pochmurnej pogody użyto wcześniej przygotowanej lampy. Tomasz Jagodziński, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, przypomina pokrótce historię biegu sztafetowego z pochodniami. To nawiązanie do starożytnej tradycji, do biegów z zapalonymi pochodniami. La Padrona podczas starożytnych igrzysk olimpijskich była to jedna z konkurencji. Rozgrywano biegi sztafetowe w wyścigach nocnych z pochodniami. Jak jest, wiesz, ci, którzy trzeźwiemy taki głupi, to co on dopiero może wyrabiać, jak on po drinkach? Sztafetę rozpoczął grecki biegacz narciarski Apostolos Angelis. Ogień przez tydzień będzie podróżował po Grecji, a 1 listopada na 100 dni przed rozpoczęciem igrzysk dotrze do Korei Południowej i od miasta Incheon rozpocznie zasadniczą część sztafety, która odwiedzi 17 miast. A weźmie jakie udział 7,5 tysiąca osób. Tradycyjnie na razie nie jest znane nazwisko osoby, która zapali znicz. Najlepsze tenisistki sezonu rywalizują w Singapurze w turnieju mistrzyń. Dzisiaj rozegrała mecz w grupie białej. Karolina Pliszkowa zaledwie 63 minuty uporała się z Hiszpanką Garbinie Muguruzą, wygrywając w dwóch setach po 6-2. Czeszka z dwoma zwycięstwami jest już pewna awansu do półfinału.
zgoła inny przebieg miało spotkanie weteranki kortu Venus Williams z chodzącą gwiazdką o 17 lat młodszą Jeleną Ostapienko. Amerykanka potrzebowała na pokonania Łotyszki ponad 3 godziny i 3 setów. Zwyciężyła ostatecznie po zaciętym pojedynku 7-5-6-7-5. Military. Jutro zostaną rozegrane Polskie Radio 24. Słowo wszystko. Dzisiejszego magazynu Północ Południe. Marcin B. po raz drugi stanął dziś przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. I Marcin drugi. I szef firmy Amber Gold odpowiadał na pytania posłów, które dotyczyły m.in. polityki inwestycyjnej parabanku, kontaktów z politykami i oceny pracy służb. Przy telefonie Marzena Amber Gold, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Dobry wieczór. Halo, halo, pani redaktor, słyszymy się. Halo, halo, dobry wieczór, tak? Dobry wieczór, pani redaktor. Czy rozmawiamy dzisiaj o kolejnym przesłuchaniu Marcina, założyciela szefa firmy Amber Gold, z poruszanych dzisiaj wątków pani wydały się najistotniejsze? No najważniejsze, to co najbardziej uderza w tych dzisiejszych zeznaniach, to działalność służb w państwie Donalda Tuska i to szeroko pojętych służb. Począwszy od ABW, widzimy, że działalność służb. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poruszała się tak, jakby prowadziła jakąś podwójną grę. Bo z jednej strony Marcin to jasno mówi, że otrzymywał ostrzeżenia od ludzi z wewnątrz agencji. Otrzymał ostrzeżenia o tym, że no, jest pod lupą ABW. Z drugiej strony widzimy, że działania, które zostają przeprowadzone już później po... Plotka, też są jakieś powiedziała, że to ABW. Świadczy o tym także to, co dzisiaj komisja znajduje w dokumentacji, na przykład trzy dokumentacja różne, się jest siebie, no, najważniejsza, tego zdarzenia, bo to jest samych stenogramów. Mam wrażenie, że no, to wskazuje na to, że sprawa jest daleko dalej posunięta niż nam się wydaje, że stoją za tym znacznie silniejsze osoby, czy grupa osób niż można przypuszczać no to, że było ostrzeżenia, to, że nie podejmowano działań, to dzisiaj powiedział wprost Marcin P., że zapewniano go, że nie będzie nic w tej sprawie, ponieważ nie ma na to woli politycznej. Pokazuj no normalnie to wszystko zostawimy ze sobą i a czym ja jeżdżę? Czym ja nie jeżdżę? W spółkach Marcina P. i odpowiadał za sektor lotniczy. A do tego jeszcze dołożymy ten drugi wątek, równie szokujący jak działania prokuratury czy ABW, dotyczący tego wzmocnienia, takiej intencji wzmocnienia finansowego spółki Marcina P. Chodzi mi o ALT. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że były takie próby przymierzenia OLT do tego, żeby była przewoźnikiem VIP-ów, najważniejszych osób w polskim państwie, żeby woziła posłów, senatorów, prezydenta i innych odpowiedzialnych ludzi. Oprócz tego miała także obsługiwać Komendę Główną Policji. No, to po pierwsze pokazuje to, że rzeczywiście ta próba zławienia lotu no była przeprowadzana bardzo celowo i na różnych poziomach. No bo jak można sobie wyobrazić sytuację, w której mając narodowego przewoźnika, borykającego się zresztą wówczas z problemami finansowymi, wybiera się, rozważa się możliwość przekazania ogromnych, potężnych pieniędzy z budżetu państwa w postaci kontraktów, umów na przeloty VIP-ów. I nie kieruje się firmy prywatne. Co by to mogło oznaczać dla OLT, gdyby rzeczywiście do takich kontraktów doszło? Po pierwsze, no, otrzymałaby potężny zastrzyk finansowy. Po drugie, byłaby no, całkowicie uwiarygodniona na rynku międzynarodowym. Prawdopodobnie wszystkie działania OLT zmierzały do tego, żeby ona się pokazywała jako taki narodowy przewoźnik, taki polski z polskim kapitałem. Prawdopodobnie wszystko to było robione po to, żeby właśnie przejąć lot. Pamiętamy te słowa Donalda Tuska, który mówił, że lot ma problemy, należy go sprywatyzować, wypalona instytucja, państwo nie będzie tego już dłużej wspierać, przynosi wciąż straty. No to widzimy, kto prawdopodobnie mógłby to przejąć i w jaki sposób zakończyłby się żywot lotu, który dzisiaj przy
ono odnosi potężne zyski. Wystarczyło po prostu skupić się na jakimś takim strategicznym myśleniu o spółce i pozwolić jej pracować jak należy. No i ona dzisiaj przynosi zyski. Za czasów Platformy chciano wesprzeć prywatną firmę zamiast w ogóle myśleć o ratowaniu lotu. Czyli tu jeszcze jest jeden element, jeśli pan redaktor pozwoli, bo mówimy o tym, że tak, Marcin P., człowiek z życiorysem kryminalnym, prowadzi firmę, która jest bardzo, budzi wiele wątpliwości. Muszą o tym wiedzieć służby, musi wiedzieć o tym ABW. Z tego, co mówi pan Belka, wiemy, że wszyscy o wszystkim wiedzieli, a mimo to poważne instytucje państwa rozważają to, żeby korzystać z jej usług. Komenda Główna Policji, która też powinna bardziej przyglądać się i dbać o bezpieczeństwo państwa i sprawdzać, co się w tej spółce dzieje, rozważa przewożenie tą za pośrednictwem tej firmy czy jej samolotami więźniów z zagranicy. No, to jest głęboko nie tak. Pokazuje to jakaś przedziwna, silna pajęczyna za tym stoi. Marcin P. pytany dziś, czy czuł nad sobą, nad swoją firmą, nad firmą Amber Gold i nad liniami lotniczymi OLT parasol ochronny, stwierdził, że wtedy tego nie odczuwał, ale jak patrzy na to z perspektywy aktualnej, to być może coś takiego miało miejsce. Czy można dziś ocenić, o co mogło chodzić? Czy było to zaniechanie, lekceważenie, jakaś gra, czy może skrajne ucieleśnienie doktryny liberalnej? Jak to traktować? Nie możemy wyróżnić takie trzy obszary, które wymagają odmiennych form oddziaływania. Pierwszy poziom uzdrowienia to jest uzdrowienie fizyczne, to mamy na myśli. Nie płacą ZUS-u i nic się nie dzieje i trwa to miesiącami czy latami, no to nie ma w procedurach polskiego państwa takiej bezkarności wobec jakiegoś tam zwykłego, przeciętnego przedsiębiorcy małego, czy nawet większego, i wiedzą to wszyscy, którzy prowadzą firmy. Urząd Skarbowy jest absolutnie bezlitosny. Tutaj dowiadujemy się, że te kontrole skarbówki były prowadzone przy kawie i ciasteczkach i to raczej w przyjaznej atmosferze. Co więcej, działania prokuratorskie też były tak prowadzone. Pamiętamy panią Kijanko, pamiętamy, co mówiła policjantka zaangażowana w śledztwo, która chciała zgodnie ze sztuką podejmować działania śledcze. Wręcz pani Kijanko ją wyśmiewała, tak zeznała przed komisją ta policjantka. Co więcej, ABW nie zabezpieczyła w żaden sposób dowodów. Dzisiaj dowiadujemy się, że zginęło wiele ważnych dowodów, nagrań, na przykład nagranie z wizyty prezydenta Adamowicza w Amber Gold, co z kolei tutaj otwiera nam jeszcze jedną komnatę tajemnic, bo podczas zeznań przed komisją prezydent Adamowicz mówił, że nie ma nic wspólnego z Marcinem P., właściwie go nie zna, nic ich nie łączy, a dzisiaj dowiadujemy się od Marcina P., że to kłamstwo, ponieważ panu włączyły kontakty biznesowe polegające na tym, że w zamian za działkę, za obietnicę działki Marcin P. aktywnie wspierał i hojnie inwestycje czy tam przedsięwzięcia miasta. Oczywiście to jest też tak, że Marcin P. mówi to, co sam chce i jest doskonałym manipulatorem. Widzieliśmy dzisiaj, że robił z siebie ofiarę i właściwie to on pokazywał się jako ktoś, kto jest najbardziej pokrzywdzony w całej sprawie. Stwierdzając, że winni są ludzie, bo oni nie czytali umów po prostu, a prawnicy byli informowani właśnie o ewentualnych skutkach. Uprzedziła pani moje ostatnie pytanie, bo chciałem zapytać właśnie o to, jak czytać, czy jak słuchać tego, co mówi Marcin P., człowiek, który w przeszłości nieraz mijał się z prawdą, człowiek, który najwyraźniej na dno nie chciałby pójść sam. Myślę, że oprócz tego, co Marcin P. mówi, trzeba bardzo uważnie słuchać tego, o czym milczy. Dlatego, że to jest takie mamy dwa bieguny. W jednych sprawach mówi bardzo wylewnie, opowiada ze szczegółami różnego rodzaju zdarzenia. Na inne pytania nie odpowiada wcale. To nam mówi bardzo wiele. Poza tym myślę, że należy przy przyglądaniu się tej komisji przyjąć taką strategię wsłuchiwania się także w pytania. One bardzo wiele znaczą. Nawet jeśli świadek na nie nie odpowiada, to już z samych pytań wiele wiemy. One są bardzo precyzyjne u większości członków komisji i rzeczywiście wynikają z ogromnej wiedzy. Marcin P. dzisiaj
Prawdopodobnie on też daje takie sygnały, że nie będzie do końca milczeć w niektórych sprawach i to nie są to są sygnały dla tych, którzy mają je złapać. Po drugie, jest w niektórych sprawach stanowczo milczący i to pokazuje na przykład, że o wątkach niemieckich kompletnie nie chce mówić, zasłania się tutaj toczącym się postępowaniem. Myślę, że należy wsłuchać się i bardzo podrążyć te obszary, na które nie udziela odpowiedzi. Czyli słuchajmy dzisiaj tego, co mówi Marcin P., a jeszcze wyraźniej słuchajmy tego, o czym mówić nie chce i tematów, tak, na jakie milczy. Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wpolityce.pl. Bardzo pani dziękuję za komentarz. Dziękuję serdecznie. Dobranoc. Polskie Radio 24. Północ, południe. A my zmieniamy temat. Będą zmiany w składzie osobowym rządu. O tym dziś mówiła premier Beata Szydło. Przy telefonie Eliza Olczyk, Tygodnik Wprost. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Pani redaktor, to słowo rekonstrukcja pojawia się w odniesieniu do rządu premier Beaty Szydło właściwie od pierwszych dni tego rządu. Czy tym razem rekonstrukcja jest już nieodwołalna? No myślę, że ponieważ powiedziała o tym pani premier, wcześniej kilka tygodni temu wspomniał o tym pan prezes Jarosław Kaczyński, więc wydaje mi się, że do rekonstrukcji dojdzie. Pan mówi, że od dłuższego czasu w ogóle jest mowa o rekonstrukcji, ale przypomnę, że w ubiegłym roku mieliśmy taką małą rekonstrukcję. Odszedł z rządu minister Jackiewicz, minister skarbu, jego resort został podzielony na inne. Były też takie drobne zmiany na stanowiskach wiceministrów, więc tam jakieś zmiany. Odszedł przecież minister finansów, prawda, pierwszy minister finansów z rządu Beaty Szydło i te jego kompetencje też zostały przeniesione do ministra infrastruktury, bo on też dostał trochę kompetencji z Ministerstwa Skarbu, więc te zmiany już wcześniej były. One odpowiadały na jakieś tam zapotrzebowania rządu. No a teraz kroi się jakaś taka większa rekonstrukcja, to znaczy większe zmiany. To przynajmniej tak wynika z rozmaitych spekulacji, że te klocki mogą być bardzo solidnie poprzestawiane. Są nawet spekulacje, które dotyczą stanowiska premiera. Te spekulacje dziś premier Beata Szydło jednoznacznie przecięła. Czy to oznacza, że ten temat zniknie? Myślę, że dopóki nie dojdzie do tej rekonstrukcji, to cały czas przygotowywuje się. To samo odejście może być pani premier odejdzie ze stanowiska, czy zostanie zastąpiona przez Jarosława Kaczyńskiego, bo to o nim mówimy, prawda? Te pogłoski o tym, że Beata Szydło może odejść ze stanowiska szefowej rządu, to też już od pewnego czasu istnieją w przestrzeni publicznej. Proza życia jest taka, jaka jest. Wiadomo, Biblia mówi jasno, lepiej jest pójść do domu żałoby, bo edukacja przydaje się każdemu. A więc po co pieprzy takie, że czasem odejście jest lepsze? To jest przykre odejście. Śmierć nie była planowana przez Boga i śmierci miało nie być. Sami tu będziemy wciskać głupotę jakąś, że czasami lepsze jest odejście. Czasami lepsze jest, jak bydło uciekło z jeziora bez ogona, bo krokodyl chwycił za ten ogon i ciągnął. Bez ogona uciekło, niż by miało być pożarte. Pani premier Szydło daje sobie dobrze radę, przynajmniej tak mi się podoba, ludzie dobrze oceniają jej rząd, tą samą, bo jest druga w rankingu zaufania. No i popatrzcie, dla PiS-u rośnie, prawda, po 2 latach sprawowania władzy. Tutaj nie mieliśmy spadku takiego, ale wręcz mamy w tej chwili wzrost w stosunku do notowań z okresu wyborów. A więc można powiedzieć, że rząd jest dobrze oceniany i nie ma powodu, żeby wymieniać premiera. Każda zmiana, szczególnie na stanowisku premiera, to jest okres jakiegoś tam chaosu, niepokoju pewnego. Rentisty na to reagują, bo nie lubią, jak są takie zmiany polityczne. Więc tutaj jest wiele czynników, które przemawia przeciwko zmianie, ale jeżeli... No bo Litka jest brudna po prostu. Premierem, to myślę, jest tłusta.
chociaż ta jest brudna, byłoby i to trudne, jeszcze bo jak mogła wyjaśnić, że dochodzi do zmiany na stanowisku w przypadku polityka, który po prezydencie cieszy się największym zaufaniem zgodnie z sondażami. No ale to jest temat, który zapewne jeszcze będzie wracał, tym bardziej, że opozycja dość chętnie wypowiada się na temat ewentualnych zmian w rządzie. W pani odczuciu te zmiany na półmetku są potrzebne? Jest paru ministrów, którzy mają problem z wizerunkiem, z opinią publiczną, a także z działalnością, bo nie tylko jest to kwestia wizerunkowa. Ci, którzy mają problem z wizerunkiem, czyli z komunikacją, z opinią publiczną, to jest na przykład minister środowiska Jan Szyszko, minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Ci, którzy mają problemy realne w tym działaniu, to jest minister Jurgiel, który nie daje sobie rady chociażby z taką sprawą jak ten afrykański nieszczęsny afrykański pomór świń, który negatywnie się bardzo odbija na zawodowcach, którzy muszą ten obszar tego zarażenia się coraz bardziej rozszerza i to bardzo utrudnia hodowcom funkcjonowanie i rolnicy po prostu ponoszą straty z tego powodu. I są oczywiście tacy ministrowie jak pan Waszczykowski, szef MSZ-u, Witold Waszczykowski, którzy od początku mieli złą prasę, dlatego że byli rzucani na takie newralgiczne odcinki. No, on został rzucony na odcinek europejski i na samym początku, kiedy dochodziło do konfliktów między stroną polską a Unią Europejską, no on był po prostu tym takim frontmanem, tym człowiekiem, który dawał twarz rozmaitym kontrowersyjnym wypowiedziom, no i przez to miał złą pracę, więc nic dziwnego, że jest taki pomysł, żeby go zmienić. Ja myślę, że oczywiście są, a jeszcze jest jeszcze jedna kategoria ministrów, o których się mówi do wymiany, to jest pani minister cyfryzacji Anna Czerzyńska. No ona, jak rozumiem, z zupełnie innego powodu miałaby zostać wymieniona. No nie dlatego, że sobie źle radzi, tylko dlatego, że nie wiem, trzeba dać psztyczka w nosku Alicjantowi, pokazać, gdzie jest jego miejsce. No nie można powiedzieć, żeby ona miała zły dzień, ponieważ ona jest uważana i oceniana jako jeden z lepszych ministrów. No ale czasami tak to jest w polityce, że losy całkiem dobrego ministra jest przesądzony. No, jak pamiętamy los ministra Jackiewicza, to premier, pani premier odwołując go mówiła, że jest odwołany dlatego, że tak świetnie wykonał swoją pracę. Chociaż ta rekonstrukcja może być zadaniem dość karkołomnym, bo wspomniała pani o względach komunikacyjnych, o względach merytorycznych, ale pozostają także jeszcze względy polityczne, wpływy w partii na przykład. No oczywiście, że tak. To wiadomo, że zawsze jest taka grupa ludzi, szczególnie w partii poza rządem, która po prostu chciałaby przewrócenia obecnego stolika i rozdania nowych prac, bo wtedy liczą na to, że sami by awansowali. To są ludzie, którzy obecnie nie są w rządzie, za to są blisko pana prezesa Kaczyńskiego i mogą usłyszeć rozwiązania. Właśnie pana prezesa. Na to, że wraz z nim, gdyby on na przykład poszedł do rządu, to wraz z nim i oni pójdą w górę. Więc to są takie zupełnie naturalne ambicje z partii rządzącej, no bo skoro są stanowiska, jedni je dostali, a inni nie, no to po prostu ci inni czują się poszkodowani. A wszystko ma się wyjaśnić w ciągu najbliższych kilkunastu dni. O tym dziś mówiła premier Beata Szydło. Ewentualne zmiany w rządzie komentowała Eliza Olczyk, Tygodnik Wprost. Bardzo pani dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo, dobranoc. Polskie Radio 24. Północ. Południe. A my zaglądamy do świata internetu. W studiu bloger Marcin Królik. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. No tak, trudno, żeby było inaczej. Trendy Twittera mówią same za siebie, czyli Amber Gold i szokujące, jak i powszechnie się już nazywa je, zeznania Marcina P. Robi się bardzo ciekawie, tweetuje Tomasz Rzymkowski. Lokaty klientów WLT, parasol ochronny instytucji skarbowych i duży strach przed zemstą mocodawców, wylicza Rzymkowski. A Wojciech Biedroń dorzuca chyba nieco ironicznie, że to cud, iż Marcin P. w ogóle siedzi, biorąc pod uwagę, że wszyscy pracowali ku chwale Amber Gold, a potem po nich sprzątani. Bohaterem komentujących, czy raczej ich antybohaterem, biorąc pod uwagę kontekst,
został też poseł Krzysztof Brejza, który chyba najwyraźniej zapomniał, co jest wątkiem przewodnim komisji, o której, w której uczestniczy i z uporem godnym lepszej sprawy rozpytywał o skoki. Czytając niektóre komentarze, można było wręcz odnieść wrażenie, że wobec tej skokowej ofensywy niektórym twitterowiczom zrobiło się Marcina P. najzwyczajniej trochę żal. Sądy w Gdańsku broniły okradania ludzi przez Ambergold. Te same sądy chronią interesy komunistycznego szpicla, napisał na Twitterze Krzysztof Wyszkowski po ogłoszeniu wyroku w sprawie z Lechem Wałęsą. Dodał także, że sąd de facto nakazał mu kłamać o agenturalnej przeszłości Wałęsy. Druga strona sporu, nadzwyczaj lakoniczna, ogranicza się do złożenia na swoim fanpage'u podziękowań dla mecenasa Pawła Jańca. Poza tym, jak zwykle, mnóstwo zdjęć i mały triumfik, że Jerzy Robert Nowak, główny ideolog Radia Maryja, jak określił go serwis wprost.pl, był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, o czym ówże serwis także napisał. Z kolei Onet, podając informacje o wyroku, zacytował wypowiedź Wyszkowskiego, w której ten zadedykował dzisiejszy wyrok prezydentowi Andrzejowi Dudzie jako materiał do przemyśleń na kolejne spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim w sprawie reformy sądownictwa. Nie dajcie się deficytowej propagandzie, ostrzega nas Bartek Godusławski na biznesowej stronie Dziennika Gazety Prawnej, który wczoraj wkleił na Twittera tabelkę z danymi Eurostatu o sytuacji instytucji rządowych i samorządowych w Polsce. Wynikało z niej, że Ministerstwo Finansów spodziewa się w 2017 roku deficytu sięgającego 51 miliardów złotych. Wiele osób komentujących te liczby ma poczucie, że obnażyły całą prawdę o stanie finansów publicznych i zburzyły propagandę sukcesu, pisze dalej Godusławski, mówiąc o przykrym nieporozumieniu i przypominając, że po sierpniu i najprawdopodobniej także wrześniu budżet państwa ma nadwyżkę, co samo w sobie jest sytuacją rzadko spotykaną. Takie górki już się zdarzały i zawsze kończyły się deficytem, a ten, o którym mowa, i tak będzie znacznie niższy od zaplanowanego w ustawie. Propagandą natomiast nazywa Godusławski porównywanie deficytu budżetu państwa z sytuacją całego sektora finansów publicznych. Co więcej, przypomina, że o tym wszystkim Mateusz Morawiecki mówił już od kilku miesięcy. Premier Beata Szydło podjęła decyzję o rekonstrukcji rządu, przecięła tym samym wszelkie spekulacje, pisze w Polityce, w nawiązaniu do tego, co słyszeliśmy przed chwilą. A tych spekulacji rzeczywiście po sieci krążyło dość sporo i podsycały je głównie portale mamiące czytelników clickbaitowym kontentem. W Polityce publikuje także rozmowę z ministrem Witoldem Waszczykowskim, którego nazwisko często pojawiało się w tym kontekście. Zwrócił on uwagę na to, jak negatywny wpływ na sytuację państwa mają ciągłe plotki o rotacjach w rządzie. Waszczykowski nazwał je szaleństwem medialnym, które negatywnie wpływa na nasz interes za granicą. No i to będzie tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Po wiele ciekawszych rzeczy zapraszam jeszcze jutro. Do usłyszenia. Komentarze internetowe zebrał i streścił bloger Marcin Królik. Bardzo dziękuję. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu większy, trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Ja, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Nie musisz kupować pakietów w płatnej telewizji, by oglądać ulubione programy i mieć ich więcej i więcej. Emitel uruchomił ósmy multiplex, który dostarcza do twojego domu kolejne kanały naziemnej telewizji cyfrowej. Oglądasz telewizję? Oglądaj to, co lubisz, bez podpisywania żadnych umów. Filmy, rozrywka, nauka, pogoda, wiadomości. Wszystko to jest w naziemnej telewizji cyfrowej. Sprawdź szczegóły na www.multiplex.emitel.pl. Po reklamie. Autopromocja. Poznaj swoje prawa i odzyskaj pieniądze wydane na wadliwy towar lub źle wykonaną usługę. Pogotowie konsumenckie, czyli pierwsza pomoc w nagłych przypadkach. W każdy czwartek po 20.35. Masz problem? Napisz do nas. Pogotowie konsumenckie, @polskieradio.pl. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się 22.
czas na informacje dnia. Amber Gold była pod parasolem ochronnym, tak wynika z drugiego przesłuchania Marcina P. Już 160 tysięcy decyzji emerytalnych wydał ZUS od wprowadzenia obniżonego wieku emerytalnego. A na koniec spojrzymy na to, z czym nie radzi sobie angielska i walijska policja. Paweł Zieliński, zapraszam. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold Małgorzata Wasserman podkreśla, że Marcin P. po raz pierwszy powiedział, że kierowana przez niego firma była objęta parasolem ochronnym. Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Warszawie po raz drugi odbyło się jego przesłuchanie. O znaczeniu tego przesłuchania dla śledztwa posłanka PiS mówiła w TVP Info. Marcin P. powiedział wprost, że sam uważa, że jeżeli chodzi o kompletną bierność trzech urzędów skarbowych w stosunku do jego spółek przez okres 3 lat oraz ten fakt, że urząd skarbowy jedyne co zrobił, to przegrał pieniądze podatników procesując się z syndykiem, że uważa, że tutaj zadziałał parasol ochronny i być może mówi on prawdę, kiedy jest zdziwiony, że były wezwania z urzędu skarbowego, bowiem jak Państwo już wiecie, Marcin P. nie składał ani deklaracji podatkowych, ani nie wpłacał podatków. Wcześniej Małgorzata Wasserman powiedziała, że nie ma wątpliwości, iż Marcin P. jest człowiekiem podstawionym, który wykonywał polecenia na zlecenie swoich mocodawców. Kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold rozpocznie się jutro, kwadrans po godzinie 10. Zeznania mają złożyć byli dziennikarze tygodnika Wprost, Sylwester Latkowski i Michał Majewski, którzy śledzili sprawę gdańskiej spółki. 160 tysięcy, tyle decyzji od momentu wejścia w życie przepisów o obniżeniu wieku emerytalnego wydał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z czego 140 tysięcy to decyzje już z terminem wypłaty, poinformował rzecznik prasowy ZUS Wojciech Andrusiewicz. 30 tysięcy to decyzje zaliczkowe. Rzecznik wyjaśnia, że decyzje zaliczkowe wydawane są osobom, którym brakuje dokumentów do ostatecznego wyliczenia świadczenia. Te osoby jeszcze uzupełniają pewną dokumentację, między innymi przy kapitale początkowym. My, nie chcąc, żeby te osoby pozostawały bez środków do życia, wypłacamy emeryturę w kwocie zaliczkowej, a jeżeli ta osoba doniesie już nam wszystkie dokumenty, wówczas podejmujemy ostateczną decyzję i wypłacamy wyrównanie od dnia złożenia wniosku. Ponad 21 tysięcy decyzji to decyzje zawieszające wypłatę świadczenia z powodu nierozwiązania przez ubezpieczonych stosunku pracy, mówi Wojciech Andrusiewicz. Część zapewne wkrótce rozwiąże. Część osób, jak domniemujemy, raczej wystąpiła o emeryturę, żeby mieć pewien bufor bezpieczeństwa na co dzień. Czyli pracuję, zarabiam pieniądze, ale w razie czego, jakby się coś stało, mam już zapewnione świadczenie i ono na mnie czeka. Rzecznik poinformował również, że ponad 100 tysięcy świadczeń będzie odprowadzanych na konta bankowe. Przepisy o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn weszły w życie 1 października tego roku. Są zarzuty w sprawie styczniowego wypadku, w którym pod Toruniem uczestniczyła kolumna aut rządowych z Antonim Macierewiczem. Dziś do poznańskiej prokuratury, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, został wezwany Grzegorz G. z oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Ranna została w nim jedna osoba. Śledczy postawili zarzut kierowcy w oparciu o opinię biegłego sądowego do spraw badań i rekonstrukcji wypadków drogowych. Grzegorz G. nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Po wyjściu z przesłuchania nie chciał też rozmawiać z dziennikarzami. W styczniowym wypadku uczestniczyły 2 pojazdy żandarmerii wojskowej. W jednym jechał minister Macierewicz, w drugim 3 żandarmów. Tym autem kierował właśnie podejrzany Grzegorz G. Miał jechać zbyt szybko, nie wyhamować przed światłami i uderzyć w auto przewożące ministra obrony narodowej. Po chwili wjechało w 2 inne pojazdy, a te w kilka kolejnych. Akt oskarżenia w tej sprawie ma trafić do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie. Magda Kuliczna. I na koniec za granicą policja w Anglii i Walii nie radzi sobie z tak zwanym współczesnym niewolnictwem, alarmuje raport niezależnej komisji nadzorującej pracę służb. Chodzi o zmuszanie ludzi do pracy albo też wpadnięcie ich w długi niemożliwe do spłaty pożyczkami i w ten sposób wymuszanie posłuszeństwa i pracy za darmo. Z Londynu Adam Dąbrowski. 7 lat. Przez tak długi okres polski obywatel pracujący niewolniczo na wyspach nie zobaczył ani pensa od zatrudniającego go człowieka, który dodatkowo go bił. Policja nie reagowała na prośbę o pomoc naszego rodaka przez ponad pół roku. Grupa rumuńskich pracowników zgłosiła funkcjonariuszom, że jest wykorzystywana na jednej z budów. Reakcja policji?
Możemy wam pomóc w powrocie no do domu. No i tacy są ewangelicy. Tacy są ewangelicy. Było więcej, a zaniedbania nie są wyjątkiem, a niektórzy śledczy ciągle nie doceniają wagi skali tego przestępstwa, ostrzegają autorzy. Inni obawiali się, że dochodzenia takie są skomplikowane i drogie, a rządowa polityka zaciskania pasa sprawia, że policyjne budżety już teraz są napięte. Nie jest dobrze, opracowujemy właśnie nowe procedury, zapowiada policja. Ofiarami często są dobrze, nie czujący się pewnie w brytyjskich realiach. Sprawcy to Brytyjczycy, ale też przyjęli. W czerwcu za wykorzystywanie w ten sposób rodaków wskazano trzech Polaków mieszkających na wyspach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To jest także nasz. W informacjach dnia czas na prognozę pogody. Czeka nas pochmurna, deszczowa i mglista noc. Temperatury od minus 5 stopni centrum nie widzę. Do 11 na zachodzie. Jutro również nie należy rozstawać się z parasolem. Termometry ja bardzo lubię, od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na Dolnym Śląsku. Gdy są mrzaki, Boże mój. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 22.06. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 we wtorek, dziś 24 dzień października. Jakub Kukla, witam, zapraszam jeszcze do północy. A już za kilka minut kwadrans po 22.00 Łukasz Warzecha i jego goście, czyli audycja Dziury. Szukając dziury w całym, dziś temat bardzo aktualny, czyli Polska Służba Zdrowia i pytania istotne. Kim są rezydenci, czy zarabiają dużo, czy mało, jak reguluje się liczbę specjalizacji lekarskich, jak rozdzielane są pieniądze z NFZ-u, czyli odpowiedzi na bardzo trudne i bardzo istotne pytania. Ta rozmowa już za minut kilka, a wcześniej spotkanie z nauką. Czas na naukę. Artur Wolski w czasie na naukę. Opowiem Państwu o takim bardzo ciekawym naukowym projekcie, gdzie stworzono możliwość gry w szachy i to osobą niewidomą. Jak to zrobiono? Za chwileczkę się o tym dowiemy. W studiu jest pan Wojciech Burzyński z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Ochotniczej w Krakowie. Proszę pana, a skąd w ogóle taki pomysł właśnie na taki projekt badawczy, naukowy i na takie rozwiązanie? Znaczy, przyznam szczerze, że sam pomysł wziął się od mojego, powiedziałbym, wspólnika Mateusza Chmiela. Generalnie sam Mateusz planował kiedyś zrobić coś własnego, coś, co byłoby w pewien sposób zapamiętane. Zaczął się interesować samymi szachami, potem kiedy dowiedział się o technologii druku 3D. Polegał na dowolny kształt wydrukować z tworzywa sztucznego, co ma takie właściwości mechaniczne. Jakie się miecie! Generalnie ma ogromne możliwości. I kiedy zainteresował się tą tematyką, pomyślał, czemu nie zrobić własnych szachów, prawda? Na początku zaczął od stworzenia jakichś swoich takich zwykłych figurek i powiedział, że w tym momencie zrodziła się w nim myśl, że czemu nie pójść o krok dalej, prawda? Bo same figurki to nie jest nic specjalnego. A co jeżeli tak, na przykład korzystać? Pomyślał wtedy o niewidomych, że na dobrą sprawę takie osoby mają bardzo duży potencjał, prawda? Bo jednak osoba niewidoma musi radzić sobie w życiu korzystając z innych zmysłów. Na pewno w dużym stopniu korzysta z wyobraźni, prawda? Więc gdyby taka osoba mogła grać w szachy, ale bez tych ograniczeń wzrokowych, czyli byłaby w stanie sobie radzić totalnie manualnie albo słuchowo, to cały jej potencjał, właśnie cała wyobraźnia mogła być przekształcona w naprawdę grę w szachy, prawda? Co umożliwiłoby grę na wysokim poziomie. Ale to zadanie zapewne bardzo trudne, bo przecież osoba, która widzi, to wie, że aby grać w szachy, trzeba widzieć to pole, trzeba widzieć figury, widzieć miejsca, na których przeciwnik ustawia swoje figury i dokonywać procesu myślowego, jak tę osobę przechytrzyć, żeby wygrać. Czyli wykonujemy w głowie kilka ruchów do przodu. No ale jak to zrobić, jak się tego nie widzi? Można widzieć wzrokiem swoim, prawda? A można również widzieć wszystko oczami wyobraźni, jak to się mówi. I my chcemy zrobić te szachy w taki sposób, aby osoby niewidome nie musiały widzieć bezpośrednio tego, co się dzieje, ale mogłyby to wyobrazić sobie, gdzie są wszystkie figury. No ale to każdy może sobie wyobrazić. Przecież ludzie, którzy mają wzrok, też nie muszą nadwyrężać wzroku. Mogą korzystać, jak to apostoł Paweł powiedział, z tego świata, ale nie w pełni, nie pazernie, nie chciwie, nie maksymalnie, bo to nic nie daje. To nic nie daje. Trzeba korzystać. Miała obraz tego wszystkiego, jak to wygląda. A nie będzie musiała jak do tej pory, z czym są problemy, kolokwialnie mówiąc, macać każdej figury z osobna i myśleć, co się zmieniło, czy to było tak, czy to było inaczej. Po wykonanym ruchu usłyszy, co się stało, to znacznie zaoszczędzi czas i wysiłek.
słowy. I jeśli dobrze rozumiem, to każdy ruch taka osoba będzie mogła to po prostu usłyszeć. Ale jak tak wyobrazić sobie, jak w ogóle wygląda pole, po którym przecież szachy się poruszają, bo tego ta osoba tak, ten haker właśnie tak mówi, tak starannie, tak jakby mu zależało bardziej na sposobie wypowiadania się, na mówieniu, niż na przekazywaniu treści. O Jezu, co się okazuje, że to nie jest dla nich problem rozpoznać się w polu szachowym, poprzez właśnie generalnie samą wyobraźnię. Po bardzo krótkim czasie są w stanie przyzwyczaić się do samej szachownicy, prawda? Jak to wszystko wygląda. I jak rozmawialiśmy z nimi, to właśnie nie jest problem wyobrazić sobie u nich tą szachownicę, tu nie ma nic, gdzie są pola, tym podobne rzeczy. Dla nich problemem nie jest ma czas, nic. Możemy powiedzieć, bo nie po każdym ruchu to, co spada, trzeba sprawdzić, co się zmieniło na planszy. Ale to jest właśnie zadziwiające, że takie osoby potrafią sobie znacznie lepiej radzić w takich sytuacjach niż my, bo poprzez brak wzroku wykształciliśmy sobie możliwość podawienia tego, tak jak wspominałem, innymi zasobami. Błażejczyk starą panną jest, ona kopała kiedyś Michała, ale ten Michał powiedział, że już i że ma dosyć tej wariatki. Po kilku takich partiach ci słabsi zawodnicy z tak zwanego drugiego rzutu podniosą te swoje kwalifikacje. Cholera jasna, no. Działaj. Jak widać po twarzyczkach, wiele osób jest starszych tutaj i prawdopodobnie będą się wykruszać po prostu, są schorowani. Jeden musiał wyjechać po operacji. Środowisko, żeby się nie kruszyło, wymaga więcej młodzieży, która by nawiązała do pięknych tradycji polskich szachów właśnie w tym domu. To było właśnie niesamowite, że takie dzieciaki potrafią naprawdę w bardzo krótkim czasie nauczyć się całej szachownicy, rozkładu tych figur, co gdzie powinno stać i manualnie, że tak powiem, operowania tym wszystkim. To jest niesamowite, ale okazało się, że to nie był ich problem. Jak z nimi rozmawialiśmy, powiedzieli, że co by się najbardziej przydał w takich szachach dla niewidomych, bo ja razem z Mateuszem, że tak powiem, nie jesteśmy w stanie do końca sobie uzmysłowić, jak to wygląda, jak wygląda sytuacja z ich strony. Ale podczas rozmowy się okazało, że właśnie komunikacja głosowa byłaby jednym z lepszych rozwiązań. I kolejna opcja to zapisywanie przebiegu rozgrywki. I to już jest raczej tak pod zawody wykorzystywane, że po prostu nie była potrzebna trzecia osoba, która śledzi wszystkie ruchy. No i musi z uwagą je śledzić, bo czasami można jakiś jeden ruch, powiedzmy, tam pominąć, że generalnie to jest trochę kłopotów. Ale powiedzieli, że to są takie rzeczy, które najbardziej mi się przydały. I generalnie chodzi o mocowanie tych figur, bo to też było czasami problemem, że po prostu obecne figury szachowe mają na spodzie takie małe wypusty, które trzeba ulokować w otworach szachownicy. I to było też czasami nie problematyczne bardzo, ale uciążliwe, bo jednak trzeba tą figurę trafić w te pola i jest to trochę takie męczące. A gdyby pan teraz nam powiedział, jak od strony inżynieryjnej ten projekt zostanie zrealizowany, jak to w ogóle szachy będą wyglądały? Generalnie chcemy, żeby szachy wyglądały, powiedziałbym, bardzo podobnie do obecnie znanych szachów. Chodzi o to, że często osoby niewidome na przykład miały w ręce już konkretne figury szachowe i poprzez dotyk są w stanie w zasadzie 100% pewnością je rozróżnić od siebie, prawda? Nie chcemy, żeby te osoby musiały się od nowa uczyć, powiedzmy, nowych, wymyślnych figur, bo to jest bez sensu. W każdym razie chcemy, żeby te figury szachowe i sama szachownica z pozoru była taka sama, jak te, które znamy do tej pory. Różnica będzie polegała w elektronice. Chcemy zastosować sieć czujników, które pozwolą nam lokalizować figury na poszczególnych polach. No i samo rozwiązanie, co mówiłem, głosowe, że po wykonanym ruchu, po zatwierdzeniu tego ruchu, pojawi się komunikat, z którego pola, na które ruszyła się figura. Więc cały projekt sprowadza się do tego, aby po prostu lokalizować konkretne figury na konkretnych polach, no i kontrolować tym wszystkim naraz, prawda? Więc wbrew pozorom sam projekt nie jest aż tak, można by powiedzieć, niemożliwy do wykonania. Jak się z początku wydawało, też mieliśmy tam sporo wątpliwości, jak to wykonać, ale sprowadza się wszystko właśnie, można powiedzieć, nie wolno bawić na poszczególnych polach. Dzięki temu jesteśmy w stanie Może to się uda zrobić. A na jakim etapie jest projekt jego realizacja? Wygraliśmy konkurs z Amazonem.
Chcesz mieć finansowanie i teraz tak, do tej pory zajmujemy się elektronicznym, sprawdzamy plakat z reguły siebie w domu, poszczególne układy, jak to trzeba ze sobą połączyć, żeby to mniej więcej działało, więc może być zaczynamy od takich podstaw, czyli sprawdzałem po prostu pojedynczy czujnik z dobrostorem, jak tam go połączyć, jak to wszystko trzeba ze sobą podobierać, żeby to działało i później będziemy to rozwijać, jakby na większą skalę to użyjemy więcej czujników, a już pod koniec, kiedy na tym więcej siądziemy, uda nam się to złożyć w całość i na samym końcu utworzyć już prototyp. A potem przetestujemy ten projekt z osobami, których nie widzę, zobaczymy, jak proszę Państwa, o możliwości stworzenia gry, konkretnie gry w szachy, dla osób, które nie widzą, dzisiaj opowiada pan Wojciech Burzyński z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Ochotniczej w Krakowie. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję wzajemnie. A za uwagę również dziękuję Artur Wolski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Szukając dziury w całym. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu w programie Szukając dziury w całym. Dziś zajmiemy się tematem bardzo skomplikowanym, ale też rozgrzewającym ogromnie emocje, które być może trochę uda nam się ochłodzić, mówiąc o konkretach i o tym, jak sprawa naprawdę wygląda. Mam na myśli protest lekarzy rezydentów, a mówiąc szerzej, to jak w ogóle działa, jak jest finansowana służba zdrowia. Żeby ten problem rozjaśnić i trochę rozplątać, zaprosiłem troje ekspertów w tej dziedzinie. Ze mną w studiu w Warszawie pani Aleksandra Kurowska z portalu politykazdrowotna.com. Dobry wieczór. I pani Maria Libura, ekspertka Klubu Jagiellońskiego. Dobry wieczór. A w studiu w Białymstoku jest pan Dariusz Wasilewski, ekspert Fundacji Republikańskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. Jak Białystok, to dobrze. Zacznijmy od sprawy najprostszej, która zapewne dla moich gości jest zupełnie oczywista, ale mam wrażenie, że nie jest oczywista bo nie ma tych standardów życia. Często widzę tutaj to trzeba więcej standardów tych, właściwie jest lekarz, bo nie ma tu standardów życia. Jest taki młody medyk, to trzeba także, więcej standardów. W jakim wieku są rezydenci? Często można przeczytać głosy osób, które, zwłaszcza tych, które są krytyczne wobec tego, czy radnicy, tłumaczcie, czy to są nawet studenci. Jak to tak naprawdę jest? Kim są ci rezydenci? Na pewno nie Aleksandra są... Aleksandra Kurowska. Na pewno nie są studentami. Ja też się spotkałam z takimi określeniami praktykanci. Nie, to są osoby, które mają za sobą studia medyczne, mają 13-miesięczny staż.